dzień dobry, Dawid Kanik z tej strony. Dawno mnie tutaj nie było, moi drodzy, jakiś rok, coś koło tego, ale wracam. Będzie może coś ciekawego do pokazania. W każdym razie, dzisiaj chciałbym zajrzeć do rodzin, zobaczyć, czy pokarmu jest odpowiednia ilość i czy wszystko tu jest w porządku. Tutaj nie zaglądałem już jakiś czas. Tak naprawdę ja w ogóle jeszcze nie zrobiłem takiego wiosennego przeglądu. Niektóre rodziny tylko połączyłem. Te, które były słabsze, niektóre słabsze zostawiłem, bo nie wiadomo, może się jeszcze jakaś matka zawsze przydać. Nigdy nie wiadomo, co się na pasiece przydarzy. I zrobię to, co mam zrobić i mam dzisiaj jeszcze taką rozkminę a propos takiej misji pszczelarskiej, ale tak naprawdę sobie myślę, że nie tylko pszczelarskiej, bo dotyczy planety Ziemia i tego wszystkiego, co tutaj dookoła nas się dzieje. A no w stosunku do ogólnie wszystkich owadów zapylających, no dzieje się tak różnie. Dzisiaj miałem właśnie takie przemyślenia, jak sobie szedłem taką okolicą w Bielsku Białej, gdzie powstają takie niezwykłe domy, tylko no bym powiedział takie wille z wielkimi ogrodami, a dokończę, co mam na myśli, później. Dobra, spójrzmy, co my tutaj mamy. Jedyne, co podawałem, ciasto tylko przy tym ochłodzeniu. To było na wrocie zimy bardziej, a nie chłodzeniu. Fajnie jest zrobić przeglądy po takim pewnym czasie niezaglądania, bo zawsze to jest taka trochę niewiadoma. Coś ciekawego może zobaczymy. Tutaj na pewno bardzo silne rodziny. Nie mam akurat na tej pasiece żadnych słabszych. Naprawdę to jeżeli zacznie się wiosna, coś poza wierzmą zacznie rozkwitać, to polecą tutaj od razu nadstawki. Sprawdzam, czy tylko naprawdę ilość pokarmu mnie interesuje i czy matula ładnie czerwi. Kurde, ciężko wyciągać. Tutaj jest pokarm, jakiś rozrzedzony pokarm już też, więc jest ok. Matki, jakie używam na pasiece, to jest tylko krainka Celle, krainka dobra, ale wszystko będzie przestawiane na krainkę Celle, jestem z nich bardzo zadowolony. Co my tutaj mamy? To jest tak naprawdę 6, 7, 8. Ósma ranka i już tutaj mamy czerw, więc no jest siła. Jest ok. Jest tutaj czerw. Tutaj akurat matula sobie lata. Celka. Pięknie zaczerwione. O, tutaj nawet są już tutaj no masło maślane, fajnie mówię. Mamy tutaj czerw na wygryzieniu, czyli wszystko wiem. Wszystko jest ok, jeżeli pogoda będzie dobra. Roślinki zaczną kwitnąć, to leci tutaj nadstawka. Oczywiście nie myślcie sobie czasem, że wszystkie moje rodziny tak wyglądają, bo oczywiście tak nie jest. Ta na przykład była łączona i dlatego jest taka siła. Ta była łączona, więc jest taka siła. Mam rodzinę na przykład na czterech ramkach, ale zostawiłem je z tego względu, żeby mieć kilka matek w zapasie. Swoją drogą, kiedyś zawsze się zastanawiałem, czemu
jakby ludzie, którzy, pszczelarze, którzy mają już więcej tych rodzinek, czyli więcej pracy, oni zawsze no już pracują w stroju, w kombinezonie, w bluzie, w kapeluszu, w rękawiczkach. I zrozumiałem to, kiedy moja pasieka się powiększyła, bo zadziałała tutaj prosta statystyka, więcej rodzin, więcej żądeł. Więc zacząłem się po prostu ubierać, żeby tych żądeł było mniej lub wcale. Ja mam tylko dziury na środku. Ciasto w taki sposób właśnie podaję. Nie kupuję kilogramowych porcji. To się najzwyczajniej w świecie nie opłaca. Kupuję 20-15 kilo z reguły. Zamawiam sobie zawsze tak po 45 kilo. Porcjuje i wychodzi to no, dużo taniej. Przy większej ilości rodzin to już no, robi różnicę. Tutaj kolejna rodzinka, zaraz obok. Tutaj niedawno było podawane ciasto. Pszczoła się w nim utopiła nawet. No i zobaczymy, co tutaj mamy. I też powinna być siła. Co? Wyciągamy. Z tej strony powinno być łatwiej. Siódma ramka. Trzecia z kraju. Zależy, z której strony patrzeć. I co my tu mamy? Patrzę, już jest czerw trutowy. Dla osób z nomenklatury pozapszczelarskiej, że tak powiem. Czerw trutowy to znaczy po prostu jajeczka składane, z których wyklują się samce. Ogólnie czerw to znaczy jajeczka, to jest nowe pokolenie. Tutaj już cała ramka pięknie zaczerwiona. Ale tutaj pokarmu zbyt wiele nie ma. No. Tutaj jest trochę takiego świeżego jakby, że nie nektaru, bo ciężko, żeby miały skąd zbierać podczas tej pogody. O, tu już jest lepiej. Obrócę im, żeby miały łatwiej do tego dojść. Tutaj szału z pokarmem nie ma, ale ma być już lepsza pogoda, więc coś sobie na pewno nazbierają. Wierzby jeszcze kwitną. Różne odmiany dopiero zaczynają tak naprawdę. Ale mają ciasto nad głową. Więc na pewno sobie poradzą. Czekajcie, bo ramka tu była ok. Dobra, no to tyle w tym temacie. Więcej nie potrzebujemy w ulu grzebać i niepokoić pszczół. Matka czerwi. Są jajeczka. Pokarmu nie ma wiele, ale ciasto mają nad głową. Nie mam już też ramek z takim czystym pokarmem, już przerobionym. Więc no nie mam innej opcji jak podawanie ciasta. Mam nadzieję, że będzie już teraz fajna pogoda. Te pszczoły zgonię.
dobry. Co my tutaj będziemy mieć? Tutaj mam rodzinkę. No akurat nie w ulu jednościennym. To proszę, już mrówki się w ulu pojawiają. Nie za bardzo się tym przejmuję. Co my tutaj mamy? Sprawdzałem, czy się nagrywa, bo nie byłem pewien. Co my tutaj mamy? Ostatnia ramka. Jest pokarm. Przedostatnia rameczka. Jest pokarm i co? Cały w pokarmie. To jest ramka pracy, powiedzmy, z zeszłego roku tak to zostało. U mnie ramka pracy wygląda tak, że połówka jest normalna, a pod połówką pszczoły sobie robią ramkę pracy na trutnie. Co my tu mamy? Tutaj już mamy czerw, ale niewiele, bo tak naprawdę ta ramka jest zalana. O, z tej strony jest więcej miejsca, mamy matulę, celkę i bardzo ładnie już tutaj zaczerwiło. Czyli tak naprawdę, kurczę, nie wziąłem sobie ramki z suszem, bo mógłbym mi tutaj dołożyć. Pogoda już zapowiada nieźle. I na pewno jest tutaj siła matka, aby sobie mogła zaczerwić. Tutaj mamy bardzo dużo pokarmu i może nawet nie czerwi, dlatego że nie do końca ma tyle miejsca, ile by mogła mieć. Ok, dobra. Dalej nie grzebiemy, jest wszystko ok. Nie niepokoimy pszczół niepotrzebnie. Już nie tylko tyle, że niepokoimy, nie niepokoimy, ale jeszcze trzeba będzie na drugą pasiekę pojechać i tam zobaczyć. Dobra, zamykamy. Naprawdę u mnie przeglądy polegają tylko na tym, że sprawdzam, czy jest odpowiednia ilość pokarmu. Co mi się z pajączkiem stało? O, tu jest. Czy jest odpowiednia ilość pokarmu? I czy z matką jest wszystko w porządku? Więc przeglądam tylko od reguły 3, może 4 ramki i dalej nie przeszkadzam pszczołom. Tu mam jeszcze do przejrzenia 3 rodzinki, ale no nie będę pokazywał w kółko tego samego. Później pojedziemy na drugą pasiekę, tam jeszcze ogarniemy to, co mamy ogarnąć. A później będzie właśnie ta rozkmina, o której wspominałem na początku. A my w drodze na inną pasiekę! A więc witam Was niestety sprzed ekranu mojego komputera, ponieważ na drugiej pasiece dosyć mocno wiało. Ja nie założyłem, powiedzmy, ogłosienia na mikrofon i no, dźwięk się do niczego nie nadawał. Często nie było nawet słychać tego, co mówię, więc wybaczcie. Ja właśnie otwieram w tym momencie ten ul, w którym znajduje się słabsza rodzinka, matka kręka dobra. Pięknie zaczerwiła wszystko praktycznie, co było do zaczerwienia, co wiązało się z dużym ubytkiem pokarmu, a że no nie było dopływu świeżego przez ostatnie dni, ponieważ mieliśmy nagły nawrót zimy, no to trzeba trochę wspomóc pszczoły. Do ula wędruje ciasto, na głowę też jeszcze wędruje ciasto. I no
Jeżeli pogoda będzie dopisywać, no to prawdopodobnie ta rodzinka też zostanie gdzieś położona, nie położona, połączona z inną jeszcze słabszą, żeby, co by tu nie mówić, mogła na siebie zarobić. I tyle, co w tym momencie mam do przekazania. Teraz jeszcze rozkmina i powoli będziemy się żegnać. A więc przeglądy zrobione, wszystko ogarnięte. A i teraz co? Teraz wszystko jest w rękach pogody. Jeżeli pogoda dopisze, to będzie ok, jeżeli nie, no to trudno. Też nie mam zamiaru się przejmować tym, na co nie mam wpływu, bo uważam, że to nie ma sensu. I teraz ta rozkmina. Mianowicie, jak wracałem dzisiaj do domu, to miałem mnóstwo takich, no, willi, tak jak już mówiłem, i z wielkimi ogrodami, i no standardowo te wielkie ogrody były całe dookoła obsiane tymi iglakami, kujami bezużytecznymi. No i tak jak zerkałem do środka, to w tych ogrodach nie było nic poza trawą i takimi właśnie innymi iglakami, które co prawda no ładnie wyglądały, ale były bezużyteczne. No i tak sobie zacząłem myśleć od razu, jak to wszystko przekłada się pod kątem pszczół. No, nawet nie tylko pod kątem pszczół, ale ogólnie owadów zapylających. No, jak te tereny, gdzie mogą coś zbierać, są im odbierane i zamieniane na tak naprawdę na nic dla tych owadów. Na takie tereny bezużyteczne. Taka jest prawda i jak sobie myślałem, jak wiele jeszcze musi się zmienić w mentalności ludzi, żeby ci ludzie zrozumieli, że tak naprawdę okej, ten ogród jest ich, ale no, nie tylko oni z niego korzystają, a często to też wygląda tak, że jeszcze nawet ta zielona trawa jest pryskana jakąś chemią tylko po to, żeby czasem żadna kończyna tam nie wyrosła, żeby czasem ktoś nie wyrwał jakiegoś żądła, depcząc na przykład jakąś pszczołę. I no, szczerze mówiąc, to jest przykre, że ludzie zawłaszczają sobie całe tereny, hektary, nie myśląc o innych, nie myśląc o... No, ja tutaj mam na myśli owady, a tak naprawdę wkładając do buzi każde jabłko, gruszkę, nawet ogórka, to jest tam taki ułamek pracy pszczół i ogólnie owadów zapylających, także no nie pozostaje mieć tylko, pozostaje mieć nadzieję tylko, że jednak będzie się mentalność ludzi zmieniać i projektując i budując swoje domy nie będziemy myśleć już tylko o sobie. Miejmy nadzieję. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć.